Dzień dobry, jest piątek 19 marca. Nazywam się Marta Szulawska i zapraszam Państwa na przegląd najważniejszych informacji z regionu. Kłopoty z lawiną w Czarnym Kotle Jagniątkowskim. Uzdrowiska znów przyjmują kuracjuszy. Nie w Czechach, a po polskiej stronie w Czarnym Kotle Jagniątkowskim w niedzielę zeszła druga lawina. W akcji brali udział tylko czescy ratownicy. GOPR i Karkonoski Park Narodowy o sytuacji dowiedzieli się dopiero w poniedziałek. Gabriela Stefanowicz. W środowisku ratowników górskich zawrzało, a to wszystko po akcji chorskiej służby w minioną niedzielę. Przypomnijmy, że polscy i czescy ratownicy wspólnie przeczesywali rejon Białego Jaru po zejściu lawiny. Tuż po godzinie 14 Czesi poinformowali, że w Karkonoszach zeszła druga lawina. Tym razem jednak po czeskiej stronie. Na początku jako lokalizację wskazywano czeskie kamienie, potem zbocze przy Martinowej Bołdzie. GOPR-owcy zostali poproszeni o pomoc. Była to informacja dotycząca ewakuacji z Czarnej Przełęczy. Na taką sytuację byliśmy przygotowani. Mieliśmy przygotowaną całą logistykę transportową, jeśli chodzi o dotarcie zespołu, czy to od strony wschodniej, czyli od strony Szpindlerowej Bołdy, od Przełęczy Karkonoskiej, czy też od właśnie z rejonu Szklarskiej Poręby, z rejonu właśnie Wielkiego Szyszaka. Czesi jednak odwołali polskich ratowników, tłumacząc, że nie są już potrzebni. W poniedziałek zarówno GOPR-owcy, jak i Karkonoski Park Narodowy dowiedzieli się, że lawina owszem zeszła, ale po polskiej stronie w Czarnym Kotle Jagniątkowskim. Dyrektor parku nie kryje oburzenia. Ja sobie nie przypominam w mojej karierze tutaj pracy w Parku Narodowym, żebyśmy mieli taką akcję, gdzie całkowicie akcja po polskiej stronie została od samego początku zorganizowana i przeprowadzona przez czeskie służby ratownicze, a polskie służby w ogóle nie brały w tym udziału. Otrzymaliśmy informację telefoniczną, że nasze wsparcie w zakresie transportu nie będzie potrzebne i że osoby ratowane jakby w dwóch rzutach zostały wyewakuowane za pomocą śmigłowców, to jakby spowodowało już zakończenie wszelkich działań. Lawinę wywołała grupa 6 czeskich skiturowców. Kobieta, którą porwała lawina po przewiezieniu do szpitala, zmarła. Dyrektor parku nie wyklucza skierowania sprawy do prokuratury i nałożenia na skiturowców kary, która sięgać może nawet 15 tysięcy złotych od osoby. My wystąpiliśmy również do wszystkich organów o ujawnienie danych osobowych tych osób, które zarówno ucierpiały w lawinie, jak i które uczestniczyły tam, bo wiemy, że tam było 6 osób, 3 ucierpiały. Naszym obowiązkiem jest, aby wyciągnąć konsekwencje. Szczegóły akcji Polacy poznali z czeskiej prasy. Naczelnik horskiej służby René Maszyn poinformował, że miejsce zejścia drugiej lawiny zostało źle zlokalizowane. Jednak nie wytłumaczył, dlaczego w akcji ratunkowej po polskiej stronie nie wzięli udziału GOPR-owcy, choć wstępnie byli proszeni o pomoc. Poinformował natomiast, że poszkodowana kobieta została przewieziona do szpitala w Hradcu Kralowe, ponieważ była obywatelką Czech, a w jeleniogórskim szpitalu nie ma odpowiedniego sprzętu. W przyszłym tygodniu planowane jest spotkanie przedstawicieli polskiego i czeskiego Parku Narodowego, GOPR-u i Horskiej Służby w celu wyjaśnienia sytuacji. Powinniśmy w takim spotkaniu uczestniczyć i ustalić jeszcze dokładniej zasady działania i współdziałania, bo tak jak wielokrotnie powtarzamy, no w wielu sytuacjach ratowniczych jedna i druga służba jest na siebie skazana. Pozostaje jeszcze jedno pytanie. Dlaczego czescy obywatele pomimo zamkniętej granicy znaleźli się po polskiej stronie Karkonoszy? Od 15 marca uzdrowiska znów przyjmują kuracjuszy na kasę chorych. Nie objęły ich restrykcje związane z lockdownem. W uzdrowisku Cieplice była Gabriela Stefanowicz. Miałam pierwszy raz przyjechać w maju, drugi raz miałam być w listopadzie, no ale ze związku z tą pandemią wszystko się przedłużyło, tak? Ale cieszę się, że już w końcu tu jestem. Ja jestem tak, na basenach, tutaj ćwiczenia, przede wszystkim mam kontuzję kolana, więc wszystko to jest skupione na kolanie. Takich osób jak pani Mariola jest w uzdrowisku Cieplice więcej. 15 marca przyjęci zostali kuracjusze na leczenie narządów głosu i ruchu ze skierowań ZUS-owskich. Wielu z nich miało obawy. Pierwszy termin był dość szybko, ale żona bała się troszeczkę, bo ze względu na ten
pandemię, która wybuchła i jakby troszeczkę chciała odłożyć w czasie i się udało. Te obostrzenia, które są, zachowujemy i żona zdecydowała, że jednak będzie korzystała. Jest tu bezpiecznie, cały personel został zaszczepiony. Każdy, kto przyjeżdża, musi mieć wykonany test. Na miejscu jest również badanie lekarskie, pielęgniarskie, ankieta epidemiologiczna. Mamy też testy antygenowe. Na wypadek takiej sytuacji również my możemy zbadać. Także zachowujemy te wszystkie względy bezpieczeństwa. W uzdrowisku Cieplice kuracjusze mają do dyspozycji ponad 100 zabiegów, w tym okłady borowinowe, wodę termalną, kinezyterapię czy inhalację. Mam basen, mam prądy, masaż i gimnastyka na sali. Prowadzona jest tu także rehabilitacja po-covidowa, która trwa od 2 do 3 tygodni. Mimo że jest ona odpłatna, to cieszy się dużym zainteresowaniem. Wzmacniamy tą odporność organizmu, która jest niezwykle ważna teraz w tym okresie. A jednocześnie te następstwa związane z przebyciem choroby COVID-19 w postaci problemów związanych z układem oddychania, z narządem ruchu, z krążeniem, tutaj po takim pobycie wyraźnie ulegają zmniejszeniu. Wprowadzony od soboty lockdown zaniepokoił kuracjuszy komercyjnych. Goście, którzy mieli przyjechać w najbliższym terminie, rozważają zmianę terminu. Oczywiście uzdrowisko Cieplice jak najbardziej dopuszcza taką możliwość. Kuracjusz komercyjny może sobie zmienić termin pobytu na dowolny inny z realizacją do końca roku 2021. Uzdrowisko Cieplice dysponuje 600 miejscami, z czego obecnie 100 jest zajętych. Jeśli obostrzenia epidemiczne nie zostaną zwiększone, to blisko 100 kuracjuszy przyjedzie tu 30 marca. W Lubomierzu na terenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej powstała Izba Tradycji Pożarniczej, w której można obejrzeć kilka tysięcy eksponatów. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubomierzu, oprócz tego, że niosą pomoc potrzebującym, to również wykazują się ogromną kreatywnością. Dzięki wspólnej inicjatywie na terenie jednostki stworzyli fantastyczną Izbę Tradycji Pożarniczej, gromadząc kilka tysięcy eksponatów. Wielomiesięczne przygotowania, bardzo dużo dzwonienia, załatwiania, ponieważ eksponaty w tej izbie praktycznie pochodzą z całego świata. Jest tu wiele ciekawostek, takie jak medal od Elżbiety II, królowej Anglii, dla nowozelandzkich strażaków. Odznaczenia, medale, czasopisma czy pamiątkowe zdjęcia to nie wszystko. Na wystawie można zobaczyć wóz pożarniczy, a raczej bryczkę konną z 1910 roku. Bryczka po wojennych strażakach została u nas w miejscowości i Polacy, którzy osiedlali Lubomierz początkowo, mieli możliwość korzystania z tej bryczki i jakieś bezpieczeństwo przeciwpożarowe zapewnić dzięki tej bryczce. Bryczka jest naprawdę jak na swoje lata w świetnym stanie. Na wystawie znajdują się także hełmy, w tym 2 o ciekawej historii. Strażacy w Polsce, którzy zaraz po wojnie musieli jakoś sobie radzić i nie mają sprzętu przeciwpożarowego ani polskich firm, które produkowały taki sprzęt, po prostu ratowały się tym, co mogły. I tak oto możemy podziwiać przerobiony hełm niemiecki, wojskowy, na hełm strażacki. Drugim zaś hełmem jest hełm austriacki, również przerobiony na strażacki. Hełm ten głównie był już używany do różnego rodzaju defilat lub świąt obchodzonych przez Straż Pożarną w Polsce. Druhowie zebrali bogatą kolekcję mundurów, począwszy od 1945 roku, jak również gaśnice, w tym jedną z 1939 roku. Sucha gaśnica w kształcie stożka, która była używana w niemieckich czołgach i no na tą chwilę jest nieużyta jeszcze. Widocznie tak musiało zdarzyć, że ta gaśnica jest nieużyta. Trafiła do nas, do izby, jest również na eksponacie i można ją zobaczyć. Izba Tradycji to nie tylko ciekawostka, to także sposób na zachęcenie do służby. Dzięki temu możemy zainteresować też młodych ludzi, którzy mieszkają na terenie naszej gminy, do tego, żeby zostali strażakami. Także chodzi o to, żeby kiedyś ktoś przejął po nas wartę. Wystawę można zwiedzić po zluzowaniu obostrzeń, kontaktując się wcześniej poprzez stronę facebookową Izby Tradycji Pożarniczych w Lubomierzu. W związku z obostrzeniami epidemicznymi na dzisiaj przesunięto premierę w Teatrze Norwida. Obejrzeć będzie można sztukę Woody'ego Allena, Zagraj to jeszcze raz sam. Na kolejne odsłony będziemy musieli poczekać do zakończenia lockdownu. Ja ci podała powód we wniosku rozwodowym. Ona chce się śmiać, bo tu się za mało świeje.
Jak się okazuje, nie jest to takie proste. Dlatego też Marcin Sosnowski wraz z aktorami Teatru Norwida z Jeleniej Góry sięgnęli po tekst Woody'ego Allena. Zagraj to jeszcze raz sam. Żyjemy w takim trochę neurotycznym czasie, prawda? A nasz bohater główny jest właśnie trochę neurotykiem. Oczywiście takim inteligentem, który troszeczkę przebywa w świecie swojej wyobraźni. A co nam zostało w tej chwili poza wyobraźnią, poza naszymi wspomnieniami, poza marzeniami. Tekst jest intelektualną zabawą zarówno dla widza, jak i aktora, podkreślał Tadeusz Wnuk, dyrektor teatru, którego po 4 latach przerwy zobaczyć możemy na scenie. Dobrze jest zmierzyć się aktorowi z czymś takim, z takim tekstem, który jest właśnie bardzo błyskotliwy, a jednocześnie posiada za każdym razem pewną puentę. I te puenty są do wyciągnięcia. Jedną udało mi się wrobić, żeby mnie pokochała, już jej nie ma. Na świecie jest pełno kobiet, na których byłbyś atrakcyjny. Ale nie takich jak Nancy, no taka śliczna. Słodko-gorzka komedia o rozstaniu i poszukiwaniu idealnej partnerki okraszona nawiązaniami do filmów złotej ery Hollywood. Wciągnie nie tylko fanów kina. Play it one, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. Główną rolę w spektaklu gra Robert Mania. Mierzę się z człowiekiem, w głowie którego myśli to zlepek neurotycznych, absurdalnych przeciwstawieństw, które powodują, że na scenie dzieje się bardzo dużo ciekawych wydarzeń i myślę, że widzowie powolutku mogą wnikać w te przestrzenie. Alan przypadkiem zakochuje się w żonie przyjaciela, a rady dotyczących uwiedzenia pięknej Lindy udziela mu sam Humphrey Bogart. To jest jego ideał, on do niego dąży, dlatego to się przewija przez cały spektakl Humphrey Bogart jako ten, który być może może mu pomóc w dosyć trudnej sytuacji poszukania sobie nowej partnerki życiowej. Pojawia się także żona Nancy. Jestem kimś takim może troszkę wyrzutem sumienia, może jakimś głosem sumienia, może kimś, kto naprowadza głównego bohatera, w którą stronę powinien iść. Co się wydarzy i czy Allen znajdzie to, czego tak naprawdę szuka? To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję serdecznie za uwagę i życzę Państwu udanego weekendu.